No i siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku. Mam chwilę czasu, wieczory teraz długie, to nie ma co robić za bardzo w domu. Także szybką sobie akcję zrobimy. Postaram się jakoś tutaj uruchomić to oświetlenie w tym raczku. Tutaj w zasadzie wszystko jest, nie tutaj będę zmieniał. Te lampy z przodu na pewno zostają. Jedynie może do tyłu sobie coś dołożymy, jakąś lampę. Tych nie będę wymieniał, bo to one są w zasadzie potrzebne jak rybie ręcznik. On tam po drodze nie jeździ, także tylko w zasadzie sobie uruchomimy te przody. Kierunków też on nie ma, bo urwała się tutaj ta cała ta dźwignia. A zresztą te kierunki i tak nie chodziły. Coś tu powinno... O, pozycje świecą. A z tyłu? O, z tyłu też jedna świeci, także... Nie jest źle. Ta coś nie chce tylko współpracować. No ale... O, świeci. Kurczę, wszystko działa. Wszystko działa, tylko... Zaś nie działa. No, także tutaj nawet... O, zobaczcie, już naprawione. No. Naprawione czy nie? Dobra, o, tak musi być. O, elegancko. Nie ruszać. No, tych nie będę dotykał, bo one tutaj są potrzebne w sumie tak nie za bardzo. Jedynie tą lampę sobie uruchomimy tylnią. Tą sobie wywalimy, bo to ona w sumie też już poległa. Prawie, że na samym, chyba nie wiem, z 2 tygodnie po założeniu już została rozbita. Ale żarówka jeszcze dobra. No, dobra. Także co, jakoś się tutaj zabieram za to, nie wiem, czy chyba sobie, chyba te były podpięte pod stacyjkę, te przednie. A tył był chyba na tym hebelku zrobiony. Zobaczmy teraz, czy to by świeciło. Nie, nie świeci coś. Dalej. Tu jest podpięte. Powinno świecić, a nie świeci. No nic, dobra, zaraz tutaj dojdziemy, o co to chodzi. Pogrzebiemy trochę. Może nic więcej nie popsujemy. Ogólnie instalacja. Aha. Tu też powinno ciśnienie oleju świecić, a coś nie świeci. Dobra, zaraz się tym zajmiemy. Także co, majster się tu bierze za kabelki. I zobaczymy, jak to, co to z tego wyjdzie. No i dobra, przeszedłem całą instalację. Od stacyjki do lamp. No i co? Napięcie dochodzi. Co prawda na minusie, ale to pewnie odwrócona jest polaryzacja. A lampy nie świecą. Także chyba się lampy skończyły. Tutaj też napięcie jest. Na kostce. A światła nie ma. No nic, nie będziemy płakać za nimi. Chociaż no fajne były te lampy. Takie dosyć przyzwoite. No ale nic, wymienimy sobie całe te lampy na LEDowe. Tam mam jakieś Chińczyki jeszcze ze starych zapasów zakupione. Leżały już tam chwilę czasu. Także sobie je wykorzystamy. No, bo ogólnie już majster się dorósł do tego, żeby skończyć używać tych Chińczyków, bo to jest po prostu szkoda nerwów. Lepiej już coś markowego kupić i mieć spokój na parę lat, niż co chwilę, kurczę, się bawić z tymi lampami. No ale dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak to tam będzie jeszcze z tymi zapasami magazynowymi, także co, wypinam te, odpinam i zakładamy LEDy. No i dobra, zobaczcie, tu mam takie eleganckie, płaskie, akurat 2 sztuki. A ci ile to kosztowało? 4 dychy, to może nie będzie takie złe. Z tym, że to już było chwilę temu, także te ceny. Dobra, jest i druga.
No, a tu mi została jeszcze też taka jedna, taka większa trochę, także ona tutaj pójdzie na tył, jedna sztuka. Mocowanie będzie pasować? Nie bardzo, jak żeby inaczej. Może tu spasuje chociaż. Tu jest znowu za szerokie. No dobra. Także co, zakręcam te lampy, no i zobaczymy jak to. Te będą fajne tu, bo tak będą, wiecie, przytulone do... Nie będą wystawały, nie? Takie na przykład te. Dobra, montuję to. No i dobra, jedna zrobiona, tak to się prezentuje. Trochę kierunkowskaz zasłania, ale może homologacji nie cofną. Dobra, zobaczymy czy to świeci w ogóle. Pozycje i LEDy. Coś tam świeci. Tylko daleko trochę. Dobra, zobaczymy na zgaszonym. Pomocnik nawet przyszedł. Oho. Powiem wam, że... Co wam powiem? No świeci jakoś tam. Ale dupy nie urywa. Może skierujemy troszeczkę niżej. O. Dobra, tak jest ok chyba. Może troszkę wyżej? O, dobra. Tak będzie luks. Tak będzie elegancko. Co Liza? Może być? Tak bardziej skupiają to światło te LEDy. No zobaczymy ile to pochodzi. Dobra, także co, biorę się za drugą stronę. Ta sama operacja. I kończymy, bo już kurczę zimno się tu zaczyna robić. Dobra, działamy. No i dobra, dzisiaj kolejny dzień. Dzisiaj kolejny dzień, no. Mądrze powiedziane. Tak, wczoraj mi się tu nie chciało już ślęczeć. Zimno się trochę zrobiło. I co, i sobie odpuściłem? Generalnie co, są podłącz... Nie wiem, tam nagrywałem coś, ale nie wiem. Podłączone są te dwie przednie lampy. Skończyłem chyba na tym, że tą lampę miałem montować w tym miejscu. Dlaczego tutaj? No bo w zasadzie tak stwierdziłem, że tutaj ona jest tak trochę narażona na niebezpieczeństwo szybkiej utraty zdolności świetlnych. Dlatego myślę, że tutaj będzie bardziej, jak gdyby to powiedzieć, taka no, mniej narażona na takie sytuacje. No, jak widzicie, te lampy sobie wyrzuciłem stare. Tą całą instalację sobie tutaj stąd rozbebeszyłem. O, tak mnie trochę jeszcze zaczęło denerwować. Także majster się zdenerwował i wyprął wszystko. Tu jest elegancko zrobione. Także w razie czego tutaj w koszulkę sobie zawinąłem te kable termokruszliwą i sobie tutaj gazdują. Także jakby kiedyś wózek miał na autostrady zacząć jakieś prace wykonywać na autostradach, to zawsze można podciągnąć, nie? I też będzie ok. Dobra. Także co, montuję tą lampę. A i co, pociągnąłem sobie całkiem nową linię, już z masą, jak gdyby to powiedzieć, ciągniętą od razu z przodu. Także co, powinno to być wszystko już ok. No bo wiecie, z tą masą tutaj to też różnie to bywało. Tu jest wszystko już porzewiałe, także ja tam już ogólnie jak coś już robię od nowa, to puszczam sobie masę po kablu, żeby nie było z tym problemów. No, także co, aha, no i wpiąłem się, będzie to włączane jednym przyciskiem, razem z tymi lampami będą się włączały tylne. Czyli najpierw mamy pierwsze przekręcenie pozycja, drugie włączanie i trzecie nic. No, miałem na tym trzecim ząbku, ale to znowu trzeba było kombinować, żeby też świeciło na to pierwsze, nie? No, dobrze jest. Damy radę. Dobra, montuję to i działam. Za ogrodnikiem nie nadążysz. Jednak zamontowałem na środku. A tak mi jakoś pasowało. Tu będzie bardziej osłonięty tym garbem z chłodnicy. No, jeszcze to muszę wyciąć. Pewnie się zastanawiacie, do czego ten płaskownik. A no, tu był taki
ala statyw na kamerę, żeby było fajnie widać, co tam ewentualnie robię. Ale nie sprawdziło się to, bo za bardzo tutaj drgało i kamera raz, że cały czas spadała, a dwa, że obraz był po prostu taki cały czas zamazany. No, także co, lampa tu wylądowała, bo tak stwierdziłem, miałem tutaj też bardziej, ale w zasadzie tutaj zawsze jest znowu ten łańcuch, nieodznowny element w raczku do wyciągania, jak się zakopie, także wylądowała na środku, no i będzie na środku. Zobaczymy, czy to świeci w ogóle, przód świeci, tył świeci, także co, ja teraz wyjeżdżam raczkiem i na warsztat wlatuje kolejny trup. Ale to już chyba wam pokażę, nie będę tego odcinku włączył. No, jeszcze wam nagram później, jak to świeci w nocy, chociaż dzisiaj jest śnieg, to będzie takie trochę oszukane. No, ale coś tam zawsze zobaczycie. I co? I jeszcze to nie koniec prac przy raczku, bo ogólnie raczek tak chciałbym zrobić taki gruntowny serwis i jeszcze przez takie, wiecie, smarowanie itd. I jeszcze bym chciał sobie tu uruchomić w ogóle tą tablicę przyrządu, bo to tu chyba nic nie działa, jeszcze nie tak dawno działał chyba ładowanie i kontrolka ciśnienia, a teraz widzę, że wszystko znikło, nie wiem dlaczego, tam gdzieś nie mam napięcia na jednym bezpieczniku, może dlatego. Ale mówię, dzisiaj mi się nie chce za to zabierać. To sobie ogarniemy przy kolejnej okazji. Dzisiaj był serwis oświetlenia tylko. Także tego. Dobra, tnę to. Oj, dobra, raczek tyrkota. A ja wam opowiem jeszcze o jednej usterce. No, odpalałem na tym patencie moim. Jak tam ktoś nie widział, to zapewne w poprzednim odcinku było pokazane. I co, jeszcze mam problem taki tego typu, że... Dobra, i tam dmucha. Że zamarza mi układ kierowniczy. Wydaje mi się, że teoria spiskowa jest taka, że tutaj do tej rury, tutaj widzicie, nie mam żadnych dekielków i tu że się nalała woda. Nie wiem, jak to jest skonstruowane, no ale na pewno jest jakaś rura i spadło. No dobra, niech sobie tutaj dmucha. I co, jest jakaś tutaj rura i w środku idzie ten pręt kierowniczy. I co, to tam wszystko pozamarzało, wlała się tam woda. No jak jest mróz, no to tam zamarza to i po prostu mamy taki efekt, że widzicie, kręcimy całą rurą, a kierownica stoi dęba. No, wystarczy tylko na dole trochę to podgrzać na tym dolnym odcinku i to w miarę tam szybko puszcza. No niemniej jednak to takie trochę, wiecie, uciążliwe, nie? Za każdym razem
to odmrażać. Także doradźcie tutaj majstrowi, co by to trzeba było zrobić, żeby to... No, trzeba to rozebrać pewnie wszystko i... I co? No wyczyścić i ogarnąć tam jakiegoś smaru, nalać coś, oleju. No i tutaj przede wszystkim trzeba by uszczelnić, nie? Żeby to już nie leciało tutaj z góry do tej rury ta woda, nie? On często gazduje na polu. Także wiecie, jest narażony na takie warunki właśnie dziwne. O, i puściło, widzicie? Już się z oporem, ale da radę kręcić. Dobra, to on sobie odmarznie. Także takie ma jeszcze przypadłości raczek. Dobra, także co, wyjeżdżam nim i działamy dalej. No i dobra, nadeszła noc. Na warsztacie już kolejny pacjent. Ale nie chce mi się przy nim działać dzisiaj, bo zimno. Idziemy zobaczyć, jak te światełka się sprawują. Już tam coś patrzyłem, no coś świecą. Nie najgorzej. Dobra, nie będziemy świecili. Zobaczymy sobie cyk. Przednie i tylne. Elegancko bałagan widać. Dobra, działa jeszcze. Dobra, jeszcze działa, także wyjedziemy. Wyjedziemy w sumie gdzieś dalej. O, skręcę. No i cyk. Dobra, tak to wygląda. Także co, do przodu całkiem przyzwoicie. Boki też tam coś tam widać na boki. No i tył. Tył dużo lepiej świeci. Powiem wam, że tył świeci lepiej ta jedna lampa od tych dwóch cienkich. Te dwie świecą tak, a ta jedna z tyłu tak fajnie, bo tak rozprasza bardziej, a te tak widzicie, punkt taki rzucają. Także tak to wygląda. Zobaczmy. Przód i tył. O, przyzwoicie. Jak na raka to. To może być. Dobra, także co, wjeżdżamy z powrotem. Aha, miałem podnieść. Właśnie, miałem podnieść 30, bo kapcia złapała. Podniesiemy sobie, żeby. Dobra, tylko żeby ją podnieść teraz. Ajajaj. Dobra, tak się tutaj wetniemy trochę z ukosa. O, o, o. Dobra. No i dobra. 30 już w górze. Teraz sobie odkręcę koło, bo kapcia złapała. Podciwa 30. No i elegancko. Dobra. Także co, na dzisiaj chyba tyle. Co to się tak kurczę, fotel. Także co, na dzisiaj tyle. Taka akcja szybka. Szybka modernizacja. Aha, jeszcze co? Właśnie mi kusi zobaczyć, co się stało z tamtymi lampami. Także jeszcze za chwilę z warsztatu coś tam wam nagram. No i dobra. Jesteśmy na warsztacie. No i co? Chciałem sobie właśnie zrobić sekcję zwłok tych lamp starych.
No, tak jak podejrzewałem, one są dosyć... nie jest jakieś takie tandeta, bo to jest Vesemy. Obydwa. Wiem, że swego czasu tam dosyć sporo za nie wydałem, także zobaczymy. Zobaczymy, co je tutaj boli. Dobra, może sobie wezmę wkrętarkę. Dobra. O. Zdecydowanie szybciej. No i dobra. Mamy lampę. Co ona tutaj? Dobra, wyszła. No i cyk. Pewnie żarówka się przepaliła, bo tutaj lampa wygląda całkiem fajnie. No tak. Przepalona żarówka. Także wystarczyło tylko żarówkę wymienić. I by te lampy pewnie świeciły dalej. Kolejne 10 lat. Ale nie, majster musiał modernizację przeprowadzić. No, dobra. Może jeszcze gdzieś się wykorzystamy, chociaż tak jak mówię, no już odchodzę od tych lamp żarnikowych. No ale nic. Jak przyjdzie kryzys, to będą jak znalazł takie lampeczki. Także składamy z powrotem. Jak to było? Chyba tak. Czekaj, czekaj, bo coś tu żeś... Tak to ma być. O. Cyk. Cyk. Dobra. I skręcamy. No i dobra, także co, kończymy. Lampy na razie idą w odstawkę. Może tam kiedyś się do nich wróci, bo one nie były takie złe. No tam dosyć przyzwoicie to świeciło. No może ciut gorzej niż te co są teraz z przodu, te badziewia. Także trzeba będzie wymienić żarówki i jeszcze może gdzieś je zastosujemy. Chociaż tak jak mówiłem, no już odchodzę od tych właśnie żarnikowych na korzyść ile w stronę LEDów, bo dużo jednak mniej prądu idzie na to świecenie tych LEDowych. Dobra, także co, kończymy chyba na razie. Widzieliście już grudniową panią? O, taka nawet. Dobra, co, w następnym odcinku pewnie będzie ostróweczek, ale nie będę wam na razie zdradzał, o co tam chodzi. Także co, taka akcja dzisiaj. No i tradycyjnie, do następnego. Cześć, na razie.